Dzień dobry. Dzisiaj są Mikołajki. Co za tym idzie, nagramy sobie mikołajkowego vloga. W sumie to vlogmasa, którym wręczymy mojemu bratu prezent i wręczymy też sobie z Olą prezenty. Ale ja nie mam żadnego prezentu dla ciebie. A ja dla ciebie mam. A ja nie wiedziałam, że takie coś sobie robimy. No w zeszłym roku robiliśmy. To mieliśmy robić coroczną tradycję. Gdzie ty to powiedziałeś? No, wymyśliłem sobie w głowie. Także witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony oczywiście Jawor. Fajnie by było, jakbyście zasubskrybowali ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, żeby żaden content was nie omijał. Przypominam, że filmy są codziennie o 14:00. I fajnie by było, jakbyście lajka zostawili. Jesteśmy w galerii, także od razu idziemy szukać prezentu dla Julka. Ale już wiem, co chcemy mu kupić. Co chcemy mu kupić? Książki. A to jest dobry pomysł, bo ileż Julek, można mu kupować gier na Nintendo, Julek kupować jakieś rzeczy. Julek bardzo dużo czyta książek i jakby sprawia mu to bardzo dużą frajdę, bo nieraz nam mówił, że on lubi czytać. Dlatego spoko opcja. I kupiłem mu kontynuację tej książki, którą kupiliśmy mu, jak byliśmy w Energylandii. Spoko. Wy też dawajcie znać swoją drogą w komentarzu, co dostaliście na Mikołajki dzisiaj. Od swoich rodziców albo od swojej pary. Znaczy, od Mikołaja, co ja gadam, od jakich rodziców, od Mikołaja. Także dawajcie znać, a my szukamy książeczki. To był dziennik cwaniaczka, 100%. Którą kupiliśmy? Kochanie? Co? Nagrywamy filmy na YouTubie. A, to jest na YouTubie, no. To jest na filmie, można sprawdzić i mu kupić inne części. Swoją drogą, czytałem sobie komentarze i piszecie nam, że szkoda, że nie ma vlogmasów w tym roku. Ale przecież są vlogmasy. My te vlogi robimy jako vlogmasy. Nie nazywamy tego oficjalnie vlogmasem, ale no jakby one są świąteczne. To ciężko to nazwać vlogmasem, bo my nagle nie zaczęliśmy, wiecie, w grudniu nagrywać daily, tylko my nagrywamy daily od października. Także proszę mi tu nie pisać, są świąteczne te filmy, tak? Tutaj raczej się zgodzimy. To było czerwone. Czerwone było, po lodzie. A on chyba mówił coś o tym, że on to czytał. Kurde, dzieci nabywają taką wiedzę jak po lodzie, tak wcześnie. Ile bierzemy książek? Ile kosztuje jedna? 26 zł. No to weź mu z 4. Niech. Ja strasznie propsuję to, że on czyta. Mimo, że ma komputery, Nintendo, konsole, to on i tak woli często gęsto usiąść i faktycznie przeczytać tą książkę. Ale coś jeszcze do tego weźmiemy, nie? Jakąś taką poczuszkę mu zrobimy fajną. No i gdzieś fajną torbę. Aha. Mikołaja, o, tu masz. Mikołaja bierze. Ja bym poszedł do Rossmana, kupił mu te zdrowe słodycze. I jeszcze do tego jakąś mandarynkę, tak świątecznie. Jakiś czas temu na Oli kanale robiliśmy test zdrowych przekąsek. Bardzo dobre w ogóle były te przekąski. Tak, i takowe właśnie kupimy Julkowi po prostu, no bo wiecie, on ma cholesterol zawyżony, ja zresztą też takich rzeczy nie mogę, także ja też sobie od razu zdrowe przekąski gdzieś wezmę. To jest antypaczka na większość dzieci. A to jest tak piękne w tym chłopaku, że on się cieszy z takich rzeczy jak książki. Mamy to. Idealny prezent na Mikołajki dla Juliana. Rozdzielamy się, Ola idzie kupić mi prezent, bo zapomniała. A tak serio, to ja też zapomniałem. W każdym razie, ja wiem, co Aleksandrze kupię. Są takie bransoletki, Zozo się nazywają. W sumie to wyspa jest tutaj. Są to bransoletki szczęścia, czy coś takiego. Co jakiś czas Ola sobie taką kupuje, jak się jej zrywa, to niby coś szczęśliwego się stanie i tak dalej. Czy w to wierzę? Nie wiem. Wiem, że kupię jej taką bransoletkę, bo Ola w to w pewnym sensie wierzy. Kupiłem taką z literką P. Już wam pokazuję. Coś takiego. Myślę, że będzie zadowolona. Chowam do kieszeni, żeby nie było, że zapomniałem, tylko że niby to leży w domu. Czekamy teraz na telefon od Olci. Spotkałem się już z Aleksandrą. Nie patrz, nie patrz. No ale ja tylko dla widoka. O, zobaczcie, grubo poleciała. A ty gdzie masz prezent? Ja? Kupiłem ci już dawno. Aha. W domu leży, czeka na ciebie. Aha. Twój prezent to już był kupiony, jak ty nawet nie myślałeś jeszcze o świętach. Ja już tak wcześniej o tej myślałem. Wiesz, że ja oglądam też ten odcinek, nie? No ale ty oglądasz go po publikacji. To już po fakcie. Ogólnie jesteśmy dzisiaj troszkę zablokowani. Wczoraj, jak zapewne wiecie, odebraliśmy mieszkanie. A już dzisiaj mamy pierwszą dostawę rzeczy do mieszkania. Z uwagi tego, że był Black Friday i faktycznie zaoszczędziliśmy ile? Ponad 3000 zł chyba, nie? Zaoszczędziliśmy na całym sprzęcie typu pralki, lodówki, zmywarki i tak dalej. I to nie było tak, że oni nagle podwyższyli ceny, tylko my obserwowaliśmy tak, te produkty. I faktycznie one były przecenione. I najpóźniejsza dostawa była właśnie na dzisiaj, także w sumie dzień po odbiorze naszego mieszkania. W każdym razie, dlaczego nas to blokuje? A to dlatego, że sklep, z którego to zamówiliśmy, dał nam termin dostawy między 9 a 21 i nie mogli dać bardziej przybliżonych godzin. Co za tym idzie, musimy cały czas krążyć gdzieś w okolicy, że w razie co jak dostaniemy telefon, dzień dobry panie Pawle, jestem u pana pod domem. Tak, to... bo niby mają zadzwonić godzinę przed, ale nigdy tak nie robią, bo no, już kilka razy zamawialiśmy. Tak. I Citrox też nam opowiadał, że zamawiał i było to samo u niego. Tak. Także bardzo słabo z perspektywy klienta, no ale nic. Idziemy teraz do domu, mam nadzieję, że do tego domu dojedziemy. Bez kitu. Zaparkowała jakby chciała, nie mogła. A potem będziemy jechać po meble i będziemy wnosić 80... Nie meble. Znaczy nie meble, no sorry. Po AGD i będziemy wnosić 80-kilową pralkę wspólnie. Bo uznałem, że nie będę płacił 5 dych za wnoszenie każdej rzeczy po kolei. Ja cebula jestem i ja uznałem, że sam wniosę, a zaoszczędzę parę stówek. Będę pewnie tego żałował. A co zaoszczędzone, to moje. Oh,
O, serio? Fajną dziurę, nie? Mogłaś mi kupić skarpetki. Może kupiłam? Nie mam pomysłu na przybitkę. Weź coś zrób szalonego. Super, dzięki. Nie może jakiś lambo mógł nas przejechać czy coś, kurwa. A nie pan, który obgryza poznał, gdzie jedzie. Bez kitu. Wytłumacz mi, chłopie, jedną rzecz. I ty też. Jak to jest, że zawsze jak przychodzimy do domu, to ten koc wygląda tak. Zawsze ja się boi. Co wy robicie w tym łóżku? We dwójkę. Dobra, trzeba zjeść kalendarze adwentowe. Wczoraj... O, dzisiaj są Mikołajki, czyli będzie... Znaczy, jeszcze wczoraj się trzeba nadrobić, bo wczoraj przez to, że byliśmy zajarani odbiorem mieszkania, to nie otworzyliśmy niestety kalendarzu. Uuu, czyli dzisiaj dwie korzyści. Tak, dwie korzyści, kochanie. Bo to już takie podwójne. Ten twój jest taki kreatywny bardzo. No. Zaszczepiony. Ja mam takie dwie kuleczki pod piąteczką. A już szósty jest mały. A ja mam szóstkę dużą. Czy to będzie? Mikołaj. Mikołaj. Jak? Ja mam nadzieję, że on jest taki pusty w środku i to jest ta czekolada, którą lubię. To jest to. Ja dostałam dwa szokobonsy. Ale lipa. Kiedy jeszcze pan od Bebli do nas nie dzwonił, to trzeba wybrać 5 subskrybentów. Tradycyjnie przypominam, że każdego dnia daily zapisujemy 5 subskrybentów. Właśnie teraz to zrobię. Następnie te 5 osób oczywiście trafia do naszej maszyny, z której raz w tygodniu wybieramy jedną osobę, która wygrywa nagrodę z koła fortuny wartą kilkaset złotych, a pod koniec daily, czyli w sumie na święta, jednej osobie wręcza iPhone'a 13. Także myślę, że warto subskrybować, no i trzeba skomentować chociaż jakiś mój film, żebym w razie co miał jak się z tobą skontaktować. Hola? My nie musimy wychodzić z domu? No, a jest już pan? A twoje opony? A za 1,5 godziny. Czy ja nie chcę pojechać sobie na herbatkę zimową, na czacho? Nie chcę mi się, posiedziałbym w domu. A zrobimy? Możemy zrobić herbatkę. Dobra, zimową. Dobra, to goździki, pomarańcze, tak. Cytrynki i zrobimy sobie herbatkę zimową. Tak, zrobimy herbatkę zimową. Widzowie... Ubierzemy ciasto. Ja nie mogę, i tak przez mój cholesterol to jest max, co mogę zjeść. Tak. No właśnie. Ogólnie ja wam nie mówiłem, nie ma tu się czym chwalić i nie polecam tak robić, jest śnieg. A my jeździmy dalej na letnich oponach. Ulicy są odśnieżone. Ale mimo wszystko jest to niebezpieczne. Generalnie 2 tygodnie temu Ola umówiła serwis, ale czekaliśmy tak długo, nie spodziewaliśmy się, że spadnie śnieg. No i spadł. Dlatego polecam w listopadzie wymieniać koła. Ja zawsze wymieniałem w listopadzie, ale że to jest tej pani samochód. Nie ma auta, to mi nie przypomina, zawsze mi przypominał. Ja swoich pamiętałem, mojej aucie no nie myślę tak bardzo, dlatego no wyszło jak wyszło. Powiedz, że nie jeździmy wieczorami, tylko staramy się ten. No to mów. No bo już nie masz. Zrobił się dym, ale w tej hali niesie się echo. Jestem w hali, w naszym nowym mieszkaniu. Generalnie dostaliśmy telefon, że za 20-30 minut będą z naszym AGD. Także ja przyjechałem, Ola natomiast z tatą pojechała po wózek, żeby to wózkiem wnieść, no bo 80-kilowej pralki nikt nie podniesie. Także czekamy, zaraz będziemy wnosić nasz sprzęt. Przy okazji mogę wam pokazać, bo nie pokazywałem. Tak wygląda nasze miejsce w hali. Niesamowite. I jeszcze tu jest tak pusto, bo nikt się nie wprowadził. Dopiero są odbiory mieszkań, nie? Sprzęt już jest. Ktoś też już wiercił góry. Generalnie jest tu płyta, zmywarka, lodówka, pralka i suszarka. Kamę teraz na Olcie i tatę, żeby to wnieść do góry. Wszystko już wnieśliśmy, nie nagrywałem wam, bo w mieszkaniu było po prostu ciemno. Nie mamy tam jeszcze światła ogarniętego, będziemy to ogarniać w przyszłym tygodniu. W międzyczasie Ola pojechała wymienić opony i dostaliśmy autko zastępcze. Jest to Arteon i powiem wam, że auto jest spoko, ale ten jeden fakt jest do wywalenia. Jak to wygląda? No spójrzcie. Dotąd spoko. Dotąd, co? No, tak... ten środek, nie? Jest tragiczny. Ale Mercedes też tak ma. Widziałam ostatnio Mercedes. Tak, elektryczne tak Mercedesy tak mają. Proszę bardzo. On się uśmiecha po prostu. A jak? Autko ładne, mega spoko się jeździ, aczkolwiek to jest mało istotne. My idziemy zjeść, co też jest mega mało istotne. Przenosimy się teraz do domu, gdzie wręczymy sobie prezenty. Kochanie! Zobacz, co jest, coś leży pod choinką. Nie wiem, teraz zamknij oczy. Zamykam. Nie patrzę. Nie patrzę. Mikołaj przed chwilą był. Otwórz. Był drugi raz. Dobra, masz, proszę bardzo. Tu dla ciebie prezencik. Dzięki. Czekaj, bo nie wiem, czy rachunek jest w środku. No, ja przed chwilą właśnie wyciągnęłam z mojego, ale chyba zostawiłam ceny. No trudno. Dziękuję bardzo. Co to może być? Czyżby była bransoletka? Ojeju, dziękuję. Ty, dziękuję bardzo. Przyszedłbyś mi ją? A może czekaj. Wiktoria mi ją założy, bo ty nie może masz tak, rady, no. Dobra, a ta druga? A ta druga to dla ciebie. Lubię prezenty. Dziękuję bardzo, kochanie. Ego. Jak dobrze znasz swoich przyjaciół. A i wersja gold, czyli to taka flexowa. No. Kurde. Tak, poko? To ty dwie, że się zaszalała. Alias
Mikołaj jest... Żeby powiedzieć, żeby nie powiedzieć. Co? Czemu się tak cieszy do tej gry? 69 zł. Spoczko, bo ja uwielbiam planszówki, dziękuję. Tak, Paweł ostatnio strasznie polubił planszówki, właśnie do nas dzisiaj przyjedzie zaraz Bartek z Wiktorią. I będziemy grali. Te planszówki. Zagramy w te planszówki. Jutro rano w naszym nowym mieszkaniu będą rodzice i Julek, żeby zobaczyć, bo jeszcze nie widzieli. I wtedy przy okazji damy Julkowi prezent mikołajkowy. Także widzimy się jutro rano. Jest z nami już Julian. Cześć. Co ty robisz? Dajemy mu to? A nie? No dobra, dałem mu to. Później wam wytłumaczymy. Mamy dla ciebie prezent z okazji Mikołajek. Był u nas już Mikołaj. O! Proszę bardzo. Dziękuję. Aha! Aha. Dobra, dziękuję za żart. Jaki żart? No żart. No ale pokaż, co tam masz. No wyciągaj. Pokaż, co dostałeś. Co dostałeś? To nie jest dla mnie. Ale pokaż, co ci Mikołaj przyniósł. To nie jest dla mnie. Pomyłka. Co, on się pomylił? Pomyłka. No pomyłka, no. Mikołaj do nas przyszedł. Dobra, no, daj mu normalny. Moi rodzice przyjechali oglądać mieszkanie i mamy prezent dla pewnej dziewczynki. No nie będę mówił jakiej, bo ona ogląda też filmy, żeby się nie domyśliła. I ona wpadła na to, że go sprankuje. No. Tymczasem... Ale udało się! Nie, no wiedziałem, że to jest prank. Proszę bardzo. Dziękuję. Mikołaj był u ciebie. Bardzo fajne, dziękuję za banany suszone. Zobaczcie. Dziękuję! To sprawdź, czy na pewno wszystkich nie masz, nie czytałeś. Właśnie, czy to nie są części, które już miałeś? Tego nie mam, tego nie mam, tego nie mam i tego też nie mam. No to idealnie. A reszta to są zdrowe słodycze. O, to jest to! To jest ten popcorn różowy. Niebieski. No to niebieski, no nie. Zadowolony? Dajcie znać w komentarzu, co wy dostaliście dzisiaj na Mikołajki. Jak już wam mówiłem, jest dzień później, bo dopiero dzisiaj widzieliśmy się z Jurkiem i przetestowaliśmy już planszówki, bo wczoraj byli u nas goście, bardzo fajne. Także Allianz jest ekstra. Ja jestem zadowolony z prezentów. Mam nadzieję, że wy ze swoich też. Ja też. A, już się zawiązałem. Subskrybujcie kanał. Widzimy się jutro o 14:00. Pa, pa. Do zobaczenia. Miłego świętowania Mikołaja. Cześć.